Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na moim kanale. Jest to już 11 odcinek z serii Zagrajmy w Gothic 2. Zapraszam wszystkich do oglądania. Kontynuujemy sobie dalej rozwój postaci i zdobywanie punktów doświadczenia. No i krwiopijcy, pierwszy ogień. Idziemy sobie poeksplorować teren. Może się uda znaleźć jakąś dobrą. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Nie ma czego, jest tu nie ma. Tutaj kilka zwojów. Nie ma czego plądrować. Thank you.
Dobra, tym razem. Hej ty, natychmiast się zatrzymaj! Czego chcesz? Jeśli nie chcesz, bym poharatał ci buźkę, opróżnij kieszenie i oddaj całe złoto. I streszczaj się! Zejdź mi z drogi. No, no, pyskaty jesteś, jak na takie małe, parszywe byle co. Czas się zamknąć. Thank you.
tutaj, z tego co pamiętam, znajdziemy bardzo dobry miecz jednoręczny. Tam na tej piramidzie, na szczycie tej piramidy. Tutaj w tej skrzyni będzie bardzo dobry miecz, tylko to jest bardzo trudny zamek, nie pamiętam kombinacji do niego. To na chwilkę skończę nagrywanie i zapiszę sobie na kartce kombinację, jak się otwiera ten kufer i zacznę od nowa nagrywać. Dobrze, już wiem, jaka jest kombinacja do tego kufra, mam tutaj na kartce zapisane. I otwieramy. I mamy orkową zgubę. Bardzo dobry jednoręczny miecz. I działamy dalej. Krwiopijcy. Zapisujemy. Ciekawe, jak pójdzie nam z jaszczurami. Okej. Troll, na razie mu nie damy rady. Ale spróbujemy z zębaczami, jak nam pójdzie. Aj, no, prawie się udało.
Jakoś może się uda tutaj je pojedynczo wybić. Tam pobiegły. Aha, dobra. Jest tam. Bo ten drugi gdzieś tu biega. O, dobra, idzie. Tutaj jak tu jeszcze się zleciały. No, zębacz sobie je. Pasowałoby mi pokupić jakieś mikstury uzdrawiające. No. Punktów. No już niedługo awans. I tutaj jest bardzo ciekawa jaskinia. Dużo przedmiotów wartościowych tutaj będzie. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę.
Udało się. Dobra, i tutaj mamy ciekawą skrzynię. Dobra. Tu już nic nie ma, jeszcze tylko ta skrzynia i tutaj trzeba zapisać. Brakowy trychów jeszcze raz. Teraz trzeba stąd szybko uciekać. Dobra, i tutaj sobie zakończymy nagrywanie tego odcinka. Dziękuję wszystkim za oglądanie i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.